są bardzo mocne słowa w ustach kogoś, kto spędził 9 dni na daczy u Władimira Putina. Nie byłem na żadnej daczy u Władimira Putina. Pan kłamie się w tej chwili i proszę, spotkamy się w sądzie, jeżeli pan będzie dalej. Proszę bardzo, jest artykuł Rzeczpospolite. Wie pan, co to jest dacza? Dno zostało przebite już po raz 10 i tam już chyba poniżej nic nie ma, już jest tylko czyste piekło. Jestem zwolennikiem wolności słowa i tego, żeby każdy mógł wypowiedzieć swoje zdanie, nawet pan. Chociaż się absolutnie z tym nie zgadzam, co pan mówi. Słucham cierpliwie i z uprzejmością tych wszystkich bezeceństw, które pan tu wypowiada. Andrzej Rozenek. Dzień dobry. Lewica Demokratyczna i Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Panowie, to na początku zadam pytanie, które zadaliśmy naszym widzom. Czy boicie się, że rząd was podsłuchuje? Boi się? Ja nie mam się czego obawiać, ale prawda jest taka, że no... Czyli tak jak mówi prezydent, tak? Uczciwi nie mają się czego bać. No ale to generalnie nie jest, byłoby pogwałcenie jakiegoś chyba normalnej zasady w tym demokratycznym państwie. No nie wiem, bo, wydaje się, że generalnie od afery Watergate chyba wydaje się, że potrafią całe rządy upadać i generalnie to nie jest chyba dobra rzecz. Ale no nie boję się, ale to nie zmienia faktu, że generalnie po prostu nie chciałbym być podsłuchiwany. To ze względu po prostu na fakt, jeśli nie ma prawomocnego wyroku sądu co do tego, że jeśli nie ma co do tego jakiejś zgody organu, który by to by nadzorował, no to jednak wydaje się, że choćby nawet sytuacja, w której planujemy jakieś strategie polityczne, przecież jesteśmy konkurencją dla obozu rządowego, sądzę, że nie byłaby właściwa, gdyby takowe informacje przeciekały do obozu rządowego. No i obecnie piastuje funkcję szefa sztabu Konfederacji, partii, która potrafi zajmować trzecie miejsce w sondażach. Wydaje się, że jest to sytuacja, w której jakiekolwiek podsłuchiwanie mnie w tym zakresie byłoby po prostu no, co najmniej niemoralne. Panie pośle, pan się boi, że rząd pana podsłuchuje? Ja się nie boję, jestem przekonany, że to robi. A skąd to przekonanie? Od czasu afery związanej z panem senatorem Brejzą. Wiemy, że ten rząd kupił sobie narzędzie w postaci Pegasusa i nie waha się go używać przeciwko opozycji. Skąd to przekonanie? Znaczy skąd to nie przekonanie, to pewność. My wiemy o tym, że rząd wykorzystał Pegasusa do podsłuchiwania. Że rząd kupił, ale skąd wiemy, że pana podsłuchuje? No a dlaczego mieliby tego nie robić? No ale to takie... Nie, no panie redaktorze, no zakładamy, rozumiem, że złodziej jest uczciwy. To nie jest najmądrzejsze założenie. Raczej należy zakładać, że złodziej nas okradnie. W tym wypadku mamy do czynienia z politykami, którzy nie zawahali się podsłuchiwać szefa kampanii największej partii opozycyjnej. Podsłuchiwali to w trakcie prowadzenia tej kampanii. No cóż jeszcze bardziej obrzydliwego i niezgodnego z prawem można zrobić w stosunkach politycznych między partiami politycznymi? No chyba już nic więcej nie można. Słuszny jest tu przykład sprawy Watergate, tylko że wtedy rząd upadł, a tutaj jakby przeszliśmy nad tym do porządku dziennego, no proszę bardzo, mają takie narzędzie, niech sobie podsłuchują. Co prawda reakcja świata była trochę inna, no bo jednak na świecie stwierdzono, że jest to narzędzie do walki z terroryzmem. Po to zostało w Izraelu stworzone, żeby walczyć z terrorystami, a nie z przeciwnikami politycznymi. No ale w Polsce pisowcy tego najwyraźniej nie pojmują. Dzisiaj prawdopodobnie mają inne narzędzie, bo tamto zostało zablokowane, kupili prawdopodobnie inne. Już pomijam fakt, za jakie pieniądze zostało to kupione. Z Funduszu Sprawiedliwości, z funduszu, który miał służyć ofiarom przestępstw kryminalnych. Za te pieniądze CBA kupuje tego typu narzędzie. No to wszystko jest jeden wielki skandal i każdy, kto uważa, że w Polsce może się czuć bezpieczny, że jego intymność jest zachowana, że nikt go nie podsłuchuje, że może się czuć bezpiecznie, jak to prezydent powiedział, jak ktoś nie ma nic na sumieniu, to nie ma się czego bać, to jest naiwny po prostu. Wszystko się da wykorzystać przeciwko nam, każdy fakt, każdy gest, a w dobie deepfake'ów można z tego nawet, co robimy pożytecznego, zmontować filmik lub dźwięk, który będzie wręcz temu zaprzeczał albo robił coś innego. Naprawdę nikt z nas nie powinien spać spokojnie, ponieważ rządzą nami ludzie pozbawieni jakichkolwiek zasad etycznych. Sejm przyjął, prezydent podpisał ustawę, która powołuje komisję do spraw badania rosyjskich wpływów. To chyba dobrze, że powstanie komisja, która sprawdzi, czy nie jesteśmy
zinwigilowani przez Rosję. Ale to są zadania, które powinny, które należą do kontrwywiadu, do wywiadu. Wydaje się, że nie jest potrzeba tutaj tego typu komisji. To jest, mówmy się, to jest teatr polityczny. To jest sytuacja, w której Jarosław Kaczyński wyciągnął rękę do Donalda Tuska, żeby zjednoczył opozycję, tak żeby spolaryzować scenę polityczną. Czy pan wierzy tutaj w ten geniusz Jarosława Kaczyńskiego? Nie, to żaden geniusz. To jest, patrzy tysiąc kroków do przodu? Jakie tysiąc? To jest zdarta płyta, którą słyszymy już od kilkunastu lat. Sytuacja, w której Jarosław Kaczyński i Donald Tusk to są dwie strony tej samej monety, które tak naprawdę kłócą się tylko i wyłącznie na pokaz, tak naprawdę przynosi profity polityczne i jednemu, i drugiemu. Właśnie w tym momencie Jarosław Kaczyński takowym politycznym spektaklem, wprowadzając komisję kagańcową, tutaj gdy odwraca uwagę od prawdziwych problemów Polaków, system ETS-2, miliardowe zamówienia na szczepionki, które będą musiały się przecież zostać zutylizowane, są moim zdaniem tutaj, to są właśnie tematy, które po prostu ta komisja ma przykryć. Ja zakładam się o duże pieniądze, mogę przyjąć każdy zakład na jakiś cel charytatywny, że Donald Tusk w żaden sposób, włos z głowy nie spadnie od tej komisji. Więc naprawdę jest to tylko i wyłącznie spektakl polityczny, to jest teatr polityczny po to, aby przysłaniać prawdziwy problem Polaków, jakim jest inflacja, drożyzna, wszystkie te rzeczy, które po prostu Polaków na co dzień interesują. A ten spektakl polityczny po prostu żadnego zwykłego Polaka nie interesuje. Dzisiaj już się pojawiła informacja, podobno od sztabowców PiS-u, że Donald Tusk nie będzie powoływany przed komisją przed wyborami, natomiast, mówiąc kolokwialnie, szargani będą jego ludzie. Pan się zgodzi z tą tezą, że to jest teatr polityczny i tak naprawdę chodzi o tę strategiczną myśl Jarosława Kaczyńskiego, że polaryzację sceny politycznej? Nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. To jest zamach stanu. Na dodatek wprowadzony niemalże w rocznicę zamachu majowego. I myślę, że nieprzypadkowo, bo najbliżej jest tym rozwiązaniom do tego, co zastosowano w Berezie Kartuskiej, do wsadzania więźniów. Śmiała teza, no, bardzo śmiała. Dlaczego śmiała? Sekundę. No mamy jakąś paraustawę, która nie jest nawet ustawą, bo chyba tak nie wolno tego nazywać, która powołuje Komisję Ruską do spraw Tuska. Ruską dlatego, że to są standardy putinowskie i białoruskie, a nie standardy europejskie. Łamie w 13 miejscach konstytucję tylko po to, żeby móc w sposób, no taki jak sądy kapturowe to robią, stwierdzić, kto jest godny tego, żeby kandydować w wyborach, a kto nie. Przecież ta komisja ma nieograniczone prawa. Człowiek, który zostanie przez tę komisję, cudzysłów duży tu stawiam, osądzony, nie ma żadnych praw. Nie ma praw ani się odwołać, ani nie ma praw nawet wystąpić publicznie. Komisja z założenia, i uwaga, tu prezydent kłamał, pracuje w sposób zawoalowany, może pracować w sposób jawny, tak wynika z zapisów tej ustawy, ale nie musi. Komisja może pozwolić przesłuchiwanemu na jawne występowanie, ale nie musi. Komisja może tak naprawdę zebrać się w pokoiku i ustalić, że pan redaktor jest na przykład człowiekiem, który podlegał wpływom rosyjskim i nie ma pan prawa przez najbliższe 10 lat funkcjonować w życiu publicznym. No chyba się to panu nie podoba. Nie powinno podoba się nikomu podobać. Nie podoba mi się. Natomiast wrócę do tego pytania, zakładając, że nie jest to zamach stanu i nie chodzi o zamach stanu, tylko chodzi o strategię wyborczą, to kto bardziej po głowie dostanie? Donald Tusk czy, jak twierdzą niektórzy, Konfederacja? Czy powiedzmy sobie jasno i wyraźnie, znaczy tutaj pan poseł powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to wzmocni Donalda Tuska, czy osłabi Donalda Tuska, czy będzie więcej osób na marszu jego 4 czerwca, czy jednak mniej osób. No, to bardzo proste pytania, wydaje się, chyba to oczywiste. No, to są pytania retoryczne, które będą się jasne, oczywiste, ale ja pytam i zadaję pytania, także niech widzowie sami odpowiedzą sobie na to pytanie, że kto na tym korzysta? Korzysta Donald Tusk, korzysta na tym w taki sposób, że już Szymon Hołownia został przymuszony do tego, aby na ten marsz przyjść. Tak samo jak pozostali pewnie potencjalni kandydaci na liderów opozycji, tej koncesjonowanej, tej tak naprawdę, która się nie różni za bardzo od PiS-u. Tutaj jest jawny przecież co do tego, jawna konkurencja. I tutaj wydaje się, że Donald Tusk został właśnie namaszczony po raz kolejny przez Jarosława Kaczyńskiego jako ten, który właśnie ma być tym liderem tej koncesjonowanej opozycji. A tak naprawdę przecież
oni się zupełnie nie różnią od siebie. Te wszystkie oferty, przerzucanie się na socjal, przerzucanie się na rozdawnictwo, na wszystkie te programy proinflacyjne, to są tak naprawdę dla Polaków zupełnie bez znaczenia, dlatego, bo to, co się liczy dla Polaków i powinno być to generalnie działania właśnie antyinflacyjne, to są działania, które doprowadzą do prostych, niskich podatków, do odbiurokratyzowania państwa. To są wszystkie te rzeczy, wszystkie odwrotne wobec tego, co proponuje Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Zanim zadam pytanie, to dzisiejszy sondaż, świeżutki, gorący jeszcze, zrealizowany przez Polster na zlecenie Superekspresu. Pytanie brzmiało, czy to dobrze, że powstaje komisja do zbadania wpływów rosyjskich, tak zwany Lex Tusk. Mówię, jak myślicie, jakie były odpowiedzi? No mam nadzieję, że źle, że większość Polaków uważa, że 58% to jest... źle, 42%... No, to niewiele, powinno być 100%. Że dobrze, czyli... Nie wiem, czy panie redaktorze, jeżeli mogę, bo ja no nie chcę się kłócić, ale po prostu wydaje mi się, że pana spojrzenie jest takie dosyć wąskie, a my mówimy o sytuacji, w której zniszczono demokrację, czy niszczy się demokrację w Polsce i praworządność. I to, czy konkretny polityk chwilowo na tym skorzysta, czy nie, moim zdaniem ma dosyć drugorzędne znaczenie, żeby nie powiedzieć, że zupełnie nieistotne, w stosunku do tego, ale na jaką drogę... Być może, tylko że nie to jest jakby największym problemem. My wkraczamy na drogę pełzającego zamachu stanu. Jednocześnie wkraczamy na drogę powolnego wychodzenia z Unii Europejskiej, bo nikt w Unii Europejskiej nie będzie chciał mieć państwa, w którym można każdego polityka opozycji wsadzić do więzienia albo każdego polityka opozycji pozbawić możliwości funkcjonowania politycznego, albo każdemu obywatelowi na przykład ta komisja będzie mogła odebrać pozwolenie na broń. Może to pana ruszy chociaż. Ale ja bo uważam, że to jest chucpa, oczywiście, to są nielegalne. Jakim prawem? Warto zwrócić uwagę na to. Ale proszę mi pozwolić, bo ja nie przerywałem, tak? Jeżeli ja posiadam pozwolenie na broń, jakaś ekipa się zbiera gdzieś w jakimś pokoiku i co? I oni ustalą, że ja mam mieć odebrane to pozwolenie. Z jakiego powodu, się pytam? Kto im daje takie prawo? Dlaczego nie mogę się odwołać do wyższej instancji? Ta fikcyjna droga odwoławcza w postaci sądu administracyjnego polega wyłącznie na tym, że sąd może sprawdzić tylko, czy procedury zostały dochowane. Sąd administracyjny nie będzie sprawdzał meritum sprawy. Nie będzie wnikał w to, czy należy mi odebrać pozwolenie na broń, czy należy mnie pozbawić praw obywatelskich na 10 lat. W ogóle nie będzie się tym interesował. Sprawdzi tylko, czy panowie się zebrali o właściwej godzinie, czy było kworum i czy przegłosowali to tak, jak należy. I koniec, kropka. No jak tak ma wyglądać instancja odwoławcza, to w jakim kraju chce pan żyć? No to o tym rozmawiajmy. A to, czy Tusk na tym zyska, czy nie, to się okaże. To się naprawdę okaże, bo być może nie będzie miał kto zyskiwać, bo jak wszyscy wylądujemy w jakimś Arłamowie albo w innej Berezie... Z chęcią założę o to, że Donaldowi Tuskowi włos z głowy nie spadnie. Z chęcią taki zakład Też bym chciał, żeby mu nie spadł włos z głowy. Ma pan rację. To jest wybitny polityk i na pewno nie należy mu życzyć niczego. Ale nie chodzi o życzenie, tylko chodzi o to, że wiem, że po prostu to tak nie będzie, że po prostu żaden włos tutaj z głowy nie spadnie. Natomiast naprawdę to tak, pełna zgoda co do tego, że ta komisja śledcza została powołana, ta komisja kagańcowa została powołana po prostu z pogwałceniem wszelkich praw. Co więcej... Pan też użył tu jednego bardzo ważnego argumentu. Podobno nie przerywa. Podobno nie przerywa, ale to ja z chęcią dokończę swoją wypowiedź. Panowie, mówicie razem, naraz, to mianowicie nawet prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, czyli też ma jakieś wątpliwości co do tego, tylko że moim zdaniem to jest nieporozumienie. To jest sytuacja, w której prezydent Andrzej Duda zachowuje się niemalże jak król Julian, który mówi: teraz szybko, powołajmy tę komisję, róbmy ją na szybko, a to, czy zanim dojdzie do nas, że Trybunał Konstytucyjny mówi, że to jest niekonstytucyjne. To jest generalnie, ja się tutaj w pełni zgadzam co do tego, tylko że nie zmienia to faktu, w jakim celu została powołana ta komisja. No powołana w celu robienia teatru politycznego i odwracania uwagi opinii publicznej od realnych problemów Polaków. To jest odwracanie właśnie od tych zamówień wielomiliardowych na szczepienia, to jest ETS 2, który dotknie przecież każdego Polaka, to są opłaty właśnie za silniki spalinowe, za domy, to są paszporty, które tutaj węglowe. To są sytuacje, w których generalnie Polacy to będą odczuwać w najbliższych latach, a to jest, jeżeli mogę, a to schodzi na drugi plan, dlatego, bo Tusk poczuł się obrażony i to jego
tutaj w tym momencie, to nawet nazwa tego, Lex Tusk, to przecież właśnie po to zostało to tak nazwane, właśnie z tego względu, żeby właśnie wzmocnić Donalda Tuska, żeby tylko na marszu 4 czerwca... Prawo i Sprawiedliwość, no tylko to Koalicja Obywatelska. Ale ja sobie sprawę z tego. No dlaczego? Właśnie po to, żeby właśnie wyzyskać na tym jak największy kapitał polityczny i Prawo i Sprawiedliwość to doskonale wiedziało, że ten kapitał polityczny będą zbierać. A kto będzie na tym tracił? Prawdopodobnie Hołownia i Kosiniak-Kamysz. Akurat ja nie obawiam się, żeby tutaj Konfederacja i zwolennicy Konfederacji dali się tak omamić, oszukać. Są dużo bardziej dojrzalsi. Tutaj to są często młodzi jeśli wyborcy, można którzy nie pamiętają, którzy nie chcą generalnie tego konfliktu. Bo to już Donalda trzeci raz Tuska, pan powtarza to samo. Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Ta fiksacja na punkcie Donalda Tuska jest niebezpieczna i to powinno się w jakiś tam sposób... No, rehabilitować. Natomiast ważnej rzeczy pan użył na początku jako argumentu. Otóż rzeczywiście ten rząd przez 8 lat miał wszystkie możliwe instrumenty w postaci prokuratury, służb specjalnych i innych instrumentów, które tylko rządzący mogą mieć, żeby jakiekolwiek ewentualne rosyjskie wpływy ujawniać. Tylko oni tego nie robili. Dlaczego? Dlatego, że musieliby zacząć od siebie. Musieliby zadać sobie na przykład jedno proste pytanie. W jakim celu Jarosław Kaczyński przez ponad rok spotykał się z niejakim Anatolijem Wasinem, który był agentem KGB, jednym z najlepszych werbowników KGB w ogóle w historii tej organizacji, który zwerbował między innymi fińskiego premiera. W jakim celu? Nie wiemy. Wiemy tylko, że ponad rok panowie się spotykali i o czymś tam sobie gaworzyli w cztery oczy. Musieliby zadać pytanie, co zrobił Macierewicz z polskim wywiadem i kontrwywiadem wojskowym? Dlaczego go zlikwidował? A przede wszystkim dlaczego ujawnił w raporcie z likwidacji WSI polską sieć agenturalną na Dalekim Wschodzie? Czemu to zostało zrobione? Czemu ten raport został przetłumaczony na język rosyjski? Takie pytania oczywiście będą padały teraz, ale dlatego oni przez 8 lat tego nie ruszali, bo się bali, że my będziemy mieli czas na to, żeby to wszystko przypomnieć i opowiedzieć. Dlaczego sprzedano część naszej rafinerii Lotos spółce, która jest jawnie prorosyjska? Dlaczego odkupiono rzekomo od MOL-a te 400 stacji, a jak ktoś głębiej wejdzie, to się okaże, że MOL był posiadaczem tych 400 stacji przez kilkadziesiąt minut, a wcześniej przez wiele lat był posiadaczem tych 400 stacji obywatel rosyjski, który był zamieszany w wielką aferę korupcyjną węgiersko-chorwacką. No za tym wszystkim stoją ruskie paluchy. Tylko to jest taki system, tak? Łapaj złodzieja, krzyczy złodziej. I ten złodziej właśnie dzisiaj nam powołuje komisję do poszukiwania wpływów rosyjskich. No niech zaczną od siebie, niech pokażą te wszystkie swoje wpływy, które mają, bo naprawdę jest o czym mówić. Wystarczy przeczytać książki Piątka, Rzeczkowskiego i człowiek po prostu siwieje na samą myśl o tym, w jakich my łapach jesteśmy dzisiaj i kto nami rządzi. No proszę bardzo, rozmawiajmy o wpływach rosyjskich, tylko na poważnie, a nie o tym, czy Tusk na tym zyska, czy nie, bo to jest wtórna sprawa. Naprawdę, tu chodzi o przyszłość Polski, o przyszłość naszej ojczyzny, o to, czy nasz rząd jest w tej chwili w łapach ruskiej agentury, czy nie jest. O tym powinniśmy rozmawiać, bo skoro ten temat został wywołany, to potraktujmy go poważnie. Potraktujmy go naprawdę śmiertelnie poważnie. To zostańmy jeszcze na chwilę przy tej tezie, którą pan postawił, że to jest działanie mające na celu polaryzację sceny politycznej. Jak zacząłem od sondaży, to będę ten temat kontynuował. Sondaż najnowszy. Wyborczy. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, na którą partię oddałbyś głos? Zjednoczona Prawica 32, Koalicja 28, Trzecia Droga 14, Lewica 11,5, Konfederacja 10. I Zjednoczona Prawica traci prawie 2 punkty procentowe, Lewica zyskuje 1,5 punktu, Konfederacja traci 1,5 punktu. Czyli ta teza, może jest za wcześnie, ale ta teza o tej polaryzacji, czy ta polaryzacja, jak to mawia młodzież, nie pykła. Ale sekundeczkę, no to po pierwsze jeszcze nie ruszyła ta komisja, a druga rzecz, że generalnie tego w trendach nie widać. To jest pojedynczy sondaż. Natomiast to już Konfederacja, jeśli chodzi o średnią sondażową, ciągle wzrasta i generalnie tutaj... Boicie się tej komisji? Boicie się, że... Przed chwilą chyba powiedziałem już chyba dosyć wyraźnie, że generalnie zwolennicy Konfederacji są na tyle świadomi, że nie interesują ich tego typu tutaj walki pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim, tylko jednak oczekują właśnie niskich, prostych podatków. Co się stanie, jeżeli zamiast Tuska czy Sikorskiego jako pierwsi przed komisję zostaną wezwani Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun? Nie wiem, czy mamy materiał. Jeżeli mamy, to poproszę. Nie,
Zostanie wezwany przed oblicze tej komisji? Pojawi się pan na posiedzeniu? Bo jeżeli nie, to 20 tysięcy, 50 tysięcy złotych. Ona jest całkowicie bezprawna, ale jeżeli mogłoby bezprawnie ciągnąć pieniądze albo coś tam się pojawi, dlaczego mam się nie pojawić? Mhm. Ale, a czego ja mam się bać przed tą komisją? Nie, pytam, no, politycy Prawa i Sprawiedliwości też mówią, że ci, którzy nie mają sobie nic do zarzucenia, to nie powinni się bać, więc... Ja się niczego nie boję. Ja otwarcie mówię, że Polska powinna być w sojuszu z Rosją. I tyle. To jest opcja rosyjska. Nie jestem żadnym agentem. W sojuszu z Rosją zamiast w NATO, to w sojuszu z Rosją? W tej chwili nie. W tej chwili nie, bo w tej chwili mamy interes, żeby Ukraina dała Rosji trochę po nosie. Ale jeżeli interes zniknie, a obawiam się, że zniknie w ciągu najbliższych tygodni, to oczywiście trzeba pamiętać, naszym wrogiem jest Ukraina, a nie Rosja. I co, nie boi się pan, że jak Janusz Korwin-Mikke stanie przed komisją z taką tezą, że naszym wrogiem jest Ukraina i powinniśmy dążyć do sojuszu z Rosją, to komisja uzna, nawet nie wiem, czy nie bezpodstawnie, że działa na rzecz interesów rosyjskich? W ogóle z którego to jest wypowiedź? Z wczoraj. Dobrze, wczoraj. Natomiast nie zmienia to faktu, że generalnie Janusz Korwin-Mikke ma swoje poglądy w tym zakresie. Natomiast Konfederacja ma jasne co do tego stanowisko, wyrażane przez Radę Liderów, mówiące o tym, że w interesie Polski jest przegrana Rosji na Ukrainie. I akurat w tym zakresie tutaj się nasza polityka w żaden sposób nie zmienia. Natomiast oczywistym jest to, że nie będziemy przedkładać interesów Ukrainy nad interesy polskie. Nikt tego nie oczekuje. No wydaje się jednak, że generalnie wypowiedzi w stylu, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, że jesteśmy mimo wszystko. No proszę. Z rządu oczywiście płynęły tego typu zapowiedzi. Jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Proszę wpisać w Google'ach bardzo łatwo sobie, nawet i tutaj można, widzowie będą mogli sobie to ocenić. Natomiast sytuacja związana z aferą zbożową, sytuacja w ogóle generalnie z wieloma aspektami właśnie wpływu produktów spożywczych, te wszystkie rzeczy, które trapią polską wieś, polskich rolników, polskich gorzelników, polskich drobiarzy i tak dalej, to są wszystkie te rzeczy, o których właśnie mówimy. My mówimy o zagrożeniach ze strony konkurencji właśnie, i to nieuczciwej konkurencji, bo przecież wiele z tych produktów przecież nie musi spełniać tych wszystkich norm, wyśrubowanych norm, które narzuca Unia Europejska, i polscy rolnicy na tym bardzo mocno tracą. Wydaje się, że generalnie warto byłoby zwracać szczególną uwagę, a nie na wypowiedzi te czy inne, które generalnie po prostu nie przybliżają nas do niczego dobrego. A czy Janusz Korwin-Mikke wystartuje w tegorocznych wyborach? Tak, wystartuje. No to nie widzi pan pewnego rozdźwięku? Nie. Wszystko to, co powiedziałem, jest w programie Konfederacji i z takimi tezami idziemy do wyborów, więc tutaj absolutnie nie ma żadnego rozdźwięku. Konfederacja to jest rosyjska agentura w Polsce, jak niektórzy mówią? Nie, to jest za daleko powiedziane. Natomiast ta wypowiedź, którą przed chwilą mieliśmy nieprzyjemność usłyszeć, jest oburzająca i brakuje mi tutaj jasnego odcięcia się pana od tego, co słyszeliśmy, bo tam na Ukrainie giną ludzie, tam raszyści mordują kobiety i dzieci, gwałcą. No a tu słyszymy jednego z waszych polityków, który zachęca do tego, żebyśmy byli w sojuszu z Rosją. To oburzające i takie słowa nigdy nie powinny paść. Tam również giną i walczą Polacy. Powinien pan o tym wiedzieć. No i naszym wrogiem jest Rosja, z całą pewnością, a nie Ukraina, jak powiedział Korwin-Mikke. Nawet ciężko to komentować, szczerze mówiąc. I to nie chodzi o to, żeby takich ludzi wzywać przed jakieś parakomisje i przed te sądy kapturowe, bo to absolutnie niczemu nie służy. Natomiast ja mam nadzieję, że obywatele Rzeczpospolitej, wyborcy, jasno potraktują tego typu polityków, nie głosując na nich, nie wybierając ich i odsyłając do wiecznej niepamięci, bo to jest chyba najlepsze. Zapomnijmy po prostu o tych bardzo przykrych dla Polaków i dla Ukraińców słowach, które nigdy nie powinny paść z polskiej strony. Ja muszę się do tego odnieść, bo to są bardzo mocne słowa w ustach kogoś, kto spędził 9 dni na daczy u Władimira Putina. Nie byłem na żadnej daczy u Władimira Putina. Pan kłamie w tej chwili i spotkamy się w sądzie, jeżeli...
Ta, jeżeli pan będzie dalej. Proszę bardzo, jest artykuł Rzeczpospolitej. Wie pan, co 2000, to jest dacza? No oczywiście, że wiem. No to nie byłem na żadnej daczy u Putina i nie tak byłem 9 było dni napisane. Z Putinem. Źle pan przeczytał. Nie, byłem na klubie wałdajskim 13 lat temu. Wystarczy to jako, sprawdzić. Jako zastępca redaktora naczelnego tygodnika nie. Mówił pan o tym, że właśnie i Polska w sojuszu z sekundę, Rosją. Skoro padły zarzuty, to mam chyba prawo, panie redaktorze, się odnieść. Ale to czy pan będzie tu tokował i głupotę opowiadał? Ale ja się nie skończyłem. To jest przecież w internecie do sprawdzenia. No właśnie, łatwo to sprawdzić. Dokładnie tak. I to są pana słowa generalnie. Ja nic więcej, słowa? Że chwalił się pan tym, że był 9 dni na daczy u Putina. Nie. Dokładnie jest tak. 9 proszę dni bardzo. Nie byłem na żadnej daczy u Putina. Google, proszę bardzo, proszę można sprawdzić, że jest to że jest to, jest że jest to oczywista do nieprawda. Jeśli widzę, pan wystartuje pan w wyborach, zamierza pan się ze mną spotkać w sądzie, okej? Nie widzę problemu. Natomiast artykuł Rzeczypospolitej mówi o tym. Głos, żebym mógł powiedzieć, jak było naprawdę. Pozwólmy panu skończyć. Artykuł Rzeczypospolitej sprzed 13 lat mówi o tym. Tam są pana wypowiedzi zacytowane. Ja mam nadzieję, czy pan użył wtedy prawa prasowego do tego, aby sprostować te wypowiedzi, te cytaty? Nie, ponieważ to, co jest tam napisane, jest prawdą, a to co pan mówi, jest nieprawdą. No to ja generalnie powołuję się dokładnie na ten artykuł nie i warto byłoby, warto byłoby zwrócić, warto zwrócić tam uwagę. I bardzo proszę. Mogę już powiedzieć, jak było naprawdę? Czy pan będzie tak dalej opowiadał te kłamstwa? Bo ja mogę za chwilę też po panu coś powiedzieć, co jest nieprawdą. Mocne słowa. Tylko, że chyba nie po to się tu spotkaliśmy, żeby kłamać na swój temat, prawda? Ależ tu nie ma żadnych kłamstw. No więc jeszcze raz, 13 lat temu rzeczywiście byłem na klubie wałdajskim, nie na żadnej daczy u Putina. Klub wałdajski gościł ponad 50 osób wtedy z całego świata, od Chin po Stany Zjednoczone. Między innymi jednym z gości był wtedy profesor Richard Pipes, którego trudno posądzać o to, że jest prorosyjski, że był prorosyjski. Nie żyje niestety już. Był również Leszek Miller z Polski, był Adam Michnik z Polski. I nie uważam, żeby to było cokolwiek, z czego można mi robić zarzut. Ja po tym, po wyjeździe na klub wałdajski jasno opisałem, o czym tam była mowa w artykule na całą stronę w mojej gazecie. Może pan sięgnąć do tego artykułu i zobaczy pan, że pierwszy raz tam jakiś dziennikarz zasugerował, że Rosja może użyć swoich zasobów surowcowych przeciwko Unii Europejskiej jako broni energetycznej. Ja pierwszy to zasugerowałem po powrocie właśnie z tego klubu wałdajskiego. I wie pan co? I teraz pan się zachowuje jak pisowcy, tak? Bo pan mnie oskarża o to, że ja 13 lat temu, kiedy Rosja była zupełnie innym krajem, że ja wtedy miałem jakieś złe intencje. Nie miałem żadnych złych intencji. Po prostu pojechałem zobaczyć i usłyszeć, jak wygląda polityka rosyjska i powróciłem do Polski i natychmiast o tym wszystkim poinformowałem społeczeństwo. Nie wiem, czy pan widzi... Człowiekiem. Nie był dobrym. Nie wiem, czy pan widzi różnicę między tym, co zrobiłem ja, a co zrobił przed chwilą pana kolega, który w momencie, kiedy jest wojna za naszą wschodnią granicą, giną tam ukraińskie kobiety, ukraińskie dzieci, giną również polscy obywatele, którzy tam walczą, on zachęca do tego, żebyśmy wspólnie ramię w ramię z Rosją stworzyli jakiś sojusz. Widzi pan różnicę, czy nie? Trochę uczciwości. Ja już wyraziłem swoje zdanie na ten temat, że nie zgadzam się z podejściem, którym w polskim tego interesie... Tego oczekuję. W polskim interesie, powtórzę, w polskim interesie jest to, żeby Rosja przegrała wojnę na Ukrainie i żeby... I powinniśmy ze wszystkich sił wspierać Ukrainę, żeby ona terytorialna żyła, Ukrainy jest a nie Rosja. W tym momencie bardzo panowie, ważne. Szanowni Państwo, dzisiaj PiS wypuścił taki spot, jeżeli można użyć takiego określenia. Poprosimy o ten materiał. Czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem? Będziecie na marszu 4 czerwca? Nie, oczywiście, że nie będziemy. Dlaczego? Powiedziałem, że ani jesteśmy zwolennikami partii rządzącej, ani koncesjonowanej opozycji. My robimy swoje, my przedstawiamy sytuację, w której to prześciganie się na te pomysły proinflacyjne nas po prostu nie interesuje. Mamy swoje pomysły. Zresztą 24 czerwca zapraszam na konwencję programową Konfederacji. Wtedy w Warszawie, w hali Expo będzie można wejść, zobaczyć. Sławomir Mentzen będzie? Ależ oczywiście, że będzie. Wszyscy będą... Ostatnio na spotkaniu z wyborcami... No nie do końca było. Tak, no i o 6 nad ranem jeszcze wytrzymywał, żeby rozmawiać z wyborcami bardzo dobrze. Szczególnie tam, gdzie jest tak naprawdę spotkanie pod hasłem piwo z Mentzenem, chyba nikt się nie spodziewa, że tego piwa Sławomir Mentzen nie pije. Wypada to politykowi, który jest liderem partii,
która wszystko wskazuje na to, wejdzie nie wolno do pić mu piwa? Nie, nie mówię, że nie wolno. No piwo to generalnie jest, chyba alkohol, nie jest. Alkohol jest dla ludzi. Dokładnie pan, tak. Pan będzie 4 czerwca na marszu. Ja może najpierw o tym spocie. Chociaż jedno słowo, bo nie wolno tego pominąć. O spocie za chwilę. Marsz jest wtórny tutaj. To, co się wydarzyło, to jest skandaliczne nadużycie, wykorzystanie męczeństwa i ofiar Auschwitz do spotów politycznych. Nigdy nie powinno się w Polsce zdarzyć. Środowiska izraelskie już zareagowały słusznie zresztą, pełnym oburzeniem. I ja mam nadzieję, że ktoś z PiSu przeprosi za to, tak samo jak musieli przepraszać za słynną ustawę IPN-owską, tą naruszającą nasze dobre relacje z Izraelem. Dosyć tego wreszcie, niech oni się opamiętają, bo robią wrogów z wszystkich państw, które były do tej pory Polsce życzliwe. Z Niemiec robią nam wrogów, z Unii Europejskiej robią wrogów, z Izraela robią wrogów, teraz ze Stanów Zjednoczonych będą robić wrogów. Komu służy ten rząd? Jak można używać Auschwitz do spotów jakichś wyborczych, które, no, to jest po prostu tak oburzające. Dno zostało przebite już po raz 10 i tam już chyba poniżej nic nie ma, już jest tylko czyste piekło. To jest polskie piekło, które zgotował nam pisowski rząd, wyciągając tego typu rzeczy na swoje spoty wyborcze. A 4 czerwca pan idzie? Oczywiście, że idę. Zachęcam wszystkich naszych zwolenników, wszystkich emerytów mundurowych i wszystkich ludzi związanych z Lewicą Demokratyczną o to, żeby razem maszerować 4 czerwca. Musimy pokazać, że jest nas dużo, musimy pokazać, że stoimy w obronie demokracji, praworządności i że jesteśmy przeciwni między innymi tego typu chamstwu, które się tutaj odbyło na tym spocie. O co chodzi z tym spotem? No tu no, komuś, w Polsce... Komuś zabrakło... Mówiąc najdelikatniej, wrażliwości, czy to może znowuż strategia polegająca na tym, żeby zaktywizować środowiska żydowskie i powiedzieć, o proszę bardzo, polinkować opozycję i powiedzieć, na czyim pasku są ciągnięci. Znaczy Polska, która tak wiele wycierpiała ze strony Niemiec podczas II wojny światowej, no w Polsce nie powinno mieć miejsca na relatywizowanie ofiar Holokaustu. Tak jak to miało miejsce wczoraj podczas wykładu pana Grabowskiego na ulicy Ujazdowskiej 39. To są rzeczy skandaliczne. Nie ma miejsca na relatywizowanie odpowiedzialności Niemiec. A są miejsca na nie ma miejsca. Fizyczne uniemożliwianie przeprowadzenia wykładu do tego, do czego doprowadzi nie, pan poseł sekundeczkę, Braun. Ale to jeśli są pewnego rodzaju wykłady, których naprawdę no, mieć nie powinno miejsca. No a nie, czy pan się z tym nie zgadza, panie pośle? Nie, no, panie pośle, relatywizowanie... Kiedyś byliście środowiskiem wolnościowym, a teraz jesteście środowiskiem zamordystycznym. Relatywizowanie odpowiedzialności... Ręka w rękę z PiS-em. Czyli rozumiem, że jest pan zwolennikiem relatywizowania odpowiedzialności Niemiec za Holokaust. Jestem za zwolennikiem wolności słowa i tego, żeby każdy mógł wypowiedzieć swoje zdanie, nawet pan. Chociaż się absolutnie z tym nie zgadzam, co pan mówi. No nie, słucham cierpliwie i z uprzejmością ale tych wszystkich bezeceństw, które pan tu wypowiada. Czyli jest miejsce na tego typu spoty? Absolutnie nie ma miejsca na tego typu spoty, dobrze, bo to jest zgadzamy. Szarganie pamięci no osób, które zostały zamordowane przez hitlerowców, czyli jednak faszystów w Auschwitz. No, czyli się zgadzamy, czyli generalnie tak, to nie jest też ale nie ma nie też miejsca słowa. Na to, żeby jakikolwiek poseł wchodził na jakieś spotkanie, niszczył sprzęt, rozwalał mikrofony i przerywał to zebranie. Czy to jest wolność słowa, to co widzieliśmy przed chwilą? To i właśnie chciałbym powiedzieć, właśnie że tutaj się zgadzam. To nie ma żadnego przekazu. Tak przecież, samo, jakie tak słowo samo, pan tu chodzi. Zobaczył? Tak samo, to jakieś słowo jest? To no, jest chamskie wykorzystanie tak samo, symbolu Auschwitz no, do walki politycznej. Jakie tu jest słowo? A tam mieliśmy wykład naukowy. Ja rozumiem, że wam nie jest po drodze z nauką. Nie, wiemy to od czasu, kiedy torpedowaliście program szczepień w Polsce. Relatywizm. Ale jednak tak. Nauka jest istotna. Rozumiem, że pan te 65 milionów szczepionek wykupi. Nie, to błędy rządu pisowskiego proszę sobie przypisywać, bo to jest wasz przyszły koalicjant, a nie mój. Więc wy się będziecie z tym musieli uporać kiedyś, ewentualnie, się a nie my. Natomiast nie zmienia to faktu, że akurat my nie będziemy wchodzić w żadną koalicję z PiS-em. No, będę trzymał za słowo. Mam nadzieję, że pan dotrzyma tego słowa, bo nie to jest bardzo ważne, żeby nie dać im tlenu. Nie ma absolutnie żadnych co do tego wątpliwości, natomiast to, co jest jasne, to że oburzające jest. O co chodzi z tym spotem? Ktoś mi wyjaśni? No ten spot jest, znaczy, tak samo jak oburzające były słowa Tomasza Lisa, bo to oburzające i też proszę się z tym zgodzić, że to były oburzające słowa. Tak ten spot generalnie jeszcze wykorzystuje
wykorzystujący. Ten, że to jest po prostu tak samo oburzający. To jest ta sama, to jest właśnie to, co mówię. To są dwie strony tej samej monety, tej samej oburzającej monety, tego samego sporu. Z jednej strony mamy sfrustrowanego byłego dziennikarza, który jest związany z konkretną opcją polityczną. No nie jest związany z nikim. Sympatyzuje z konkretną formacją polityczną. Głupi, prymitywny wpis dotyczący prezydenta Dudy i Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej strony mamy spot zrealizowany przez partię rządzącą na zimno, jak rozumiem. No oczywiście, że tak, bo takich spotów się nie robi przecież w pośpiechu i w 5 sekund pod wpływem emocji. Czyli tylko ktoś po prostu musiał skojarzyć słowo komora z komorą gazową, jak rozumiem, i z Auschwitz, i z tym potem wyjść do szerokiej publiczności i próbować to w jakiś sposób połączyć z opozycją i z marszem 4 czerwca. No to jest naprawdę oburzające. Ja nie znajduję żadnych słów usprawiedliwienia na tego typu działalność. Bo nawet jeżeli założymy, że gdzieś ta komora w tym sensie była przez Tomasza Lisa użyta, wątpię, ale powiedzmy, to jaki to ma związek z marszem 4 czerwca no, i z całą opozycją? No nie można takich rzeczy robić. W jakim kontekście zostało użyte to słowo komora? Wątpię? Nie wiem, zapytałbym autora, szczerze mówiąc. Ja tu jestem ostrożny. Autor wyjaśniał, że w slangu więziennym oznacza to izolatkę. Rzeczywiście, nawet sięgnąłem wczoraj do słownika slangu tak jest więziennego. Chyba, jest coś takiego, niemniej jednak mnie osobiście przekonanie średnio do mnie trafiło. Ale panie redaktorze, jednak wypada. I jednak myślę, że większość z nas w więzieniu swastyka to nie była szczęścia, nie grypsuje. No niektórzy z pana kolegów tak twierdzą, no ja co, absolutnie tak nie uważam, że no to właśnie, to w naszej kulturze możemy. Jednak nie jest to symbol szczęścia, tylko symbol oprawców, którzy zniszczyli nam Ale kraj, relatywizuje tak. pan słowo komora w tym wypadku bardzo mocno. Nie relatywizuję, powiedziałem, że to niemądra wypowiedź, natomiast daleko mi nie widzę żadnego związku z marszem 4 czerwca. I z opozycją. No, to jest po prostu totalne nadużycie, a wykorzystanie wizerunku obozu Auschwitz do tego to jest po prostu zbrodnia. No. Zbrodnia na naszej historii i za to między innymi pisowcy muszą kiedyś odpowiedzieć. Przypomnijmy, że w Auschwitz ginęli także Polacy i to trzeba bardzo jasno podkreślić bardzo wyraźnie, że Romowie. To naprawdę robienie z tego Żydzi. Symbolu, w ogóle z tego walki politycznej według mnie jest po prostu oburzające i tu się zgodzimy. No proszę, możemy się zgadzać. I tym miłym akcentem będziemy szanowni państwo, szanowni panowie, kończyć. Czy boisz się, że rząd cię podsłuchuje? To było pytanie w naszej sondzie. Jak myślicie, jak odpowiedzieli nasi widzowie? No myślę, że część z naszych widzów się boi. Ale jak duża część? Trudno mi powiedzieć, dlatego że słowo boisz się tutaj jest dosyć pejoratywne. Gdybyście zadali pytanie, czy myślisz, że rząd cię podsłuchuje, to myślę, żeby było tak około 60% za. Mm-hmm. Natomiast skoro jest boisz się, no to ludzie raczej nie są boją. Nie boją, 65% się boją. Około 30-40%. Nie, ja myślę, że mniej, 30-40%. No to powiem, że dobrze pan strzelił. Tak? Jak mawiają niektórzy w sedno tarczy. 68? No proszę, 60, na strzelnicę zapraszam. 68% naszych widzów, bo to oczywiście nie jest sondaż, tylko to jest sonda, boi się, że rząd ich podsłuchuje, 32%, tym samym się tego nie boi. Ja serdecznie dziękuję moim gościom, Andrzej Rozenek. Dziękuję bardzo. Tumanowicz.